Cześć! Po podpisaniu traktatu Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939 roku droga do II wojny światowej została otwarta. Nasi sąsiedzi dokładnie już sobie wszystko rozplanowali, to była kwestia dni, kiedy wybuchnie II wojna światowa. No właśnie, a dokładnie to kiedy wybuchła II wojna światowa? Jak dla nas Polaków wyglądały pierwsze miesiące tego najgorszego konfliktu zbrojnego na świecie? I co to były polskie Termopile? O tym wszystkim w nowym odcinku programu Co za historia? Przypominam wam, że pakt Ribbentrop-Mołotow składał się z dwóch części. Pierwsza oficjalna, która mówiła o przyjaźni sowiecko-niemieckiej. Druga natomiast dzieliła Polskę pomiędzy Sowietów a Niemców. Dla samego Adolfa Hitlera było to spełnienie tego, co pisał w swojej książce w Mein Kampf. On obiecał Niemcom większą przestrzeń życiową, czyli Lebensraum. I właśnie na tych terenach, w których znajdowała się II Rzeczpospolita, należało eksterminować ludność miejscową i dać te tereny Niemcom. Dla Stalina natomiast oznaczało to wejście z powrotem do Europy, czyli odzyskanie ziem, które utraciła Rosja na skutek I wojny światowej oraz ekspansję komunizmu na zachód. Położenie naszego państwa w II Rzeczpospolitej można określać w tamtym okresie jako chyba najgorsze z możliwych na świecie. Znajdowaliśmy się między młotem a kowadłem, najgorzej jak można, pomiędzy nazistowskimi Niemcami, sowiecką Rosją, dwoma największymi totalitarnymi systemami, które były praktycznie w tamtym okresie nie do pokonania. Na papierze nasza sytuacja wyglądała o wiele lepiej. Mieliśmy podpisany sojusz z Rumunią oraz Francją. A w sierpniu 1939 roku, przypominam wam, podpisaliśmy układ z Wielką Brytanią w przypadku agresji niemieckiej. Brytyjczycy udzielą nam również pomocy. Założenia sojuszu wyglądały następująco. Mieliśmy wytrzymać 15 dni. Jeżeli wytrzymamy 15 dni ataku Niemiec na Polskę, wtedy Wielka Brytania i Francja uderzą od zachodu na Niemcy. Wtedy Hitler będzie zmuszony walczyć na dwa fronty. A doskonale z historii świata wiemy, że taka sztuka się zazwyczaj nikomu nie udała. Plan ataku Niemiec na Polskę nazywa się Fallweiss, czyli biały plan, wariant biały. Plan zakładał uderzenie na Polskę jednocześnie w trzech kierunkach. Z zachodu, gdzie armia będzie szła na Bydgoszcz, Toruń, prosto na Warszawę, od północy z Prus Wschodnich, w kierunku Warszawy oraz od południa z protektoratu Czech i Moraw, który był oczywiście kontrolowany przez Niemców, też w kierunku Warszawy. I taka ciekawostka, Węgrzy odmówili przemarszu wojsk niemieckich i ataku na Polskę. Hitler zakładał, że Polska zostanie pokonana w 2 tygodnie i wszystkie kierunki ataków, północ, centrum i południe, idą w jednym kierunku, w kierunku stolicy. Wszystkie oddziały niemieckie mają działać według taktyki Blitzkrieg, czyli wojny błyskawicznej. Blitzkrieg, czyli blitz, błyskawica, krieg, wojna, polega na tym, że mają współpracować ze sobą wszystkie dostępne formacje wojskowe. Piechota, lotnictwo, marynarka. I mają być to szybkie, dynamiczne uderzenia w przeciwnika przy niewielkich stratach własnej armii. I to jest właśnie najnowocześniejsza technika walki w XX wieku, która dała Niemcom tyle zwycięstw. No dobra, ale tak naprawdę to kiedy wybuchła II wojna światowa? Dla nas, dla Polaków, jest to data 1 września 1939 roku. Jednak na świecie przyjmuje się datę 3 września, ponieważ dopiero 3 września 1939 roku Wielka Brytania i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę. Moi drodzy, armia niemiecka była najlepiej wyszkoloną i wyposażoną armią II wojny światowej. W momencie ataku na II Rzeczpospolitą Niemcy posiadali prawie 2 miliony żołnierzy, a my 1 milion. Mieli 4 razy więcej czołgów i 5 razy więcej samolotów. Zatrzymać ich było niesłychanie trudno, ale dowództwo polskie podjęło plan obrony granicznej, czyli spróbować utrzymać jak najdłużej wojska niemieckie na granicy Rzeczpospolitej. 1 września na rozkaz Adolfa Hitlera, dokładnie o godzinie 4:45, stojący w gdańskim porcie, niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął o 4:48 ostrzał w kierunku polskiej wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Stacjonowała tam załoga pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego i kapitana Franciszka Dąbrowskiego. Załoga liczyła około 200 żołnierzy
i powinna bronić się maksymalnie 12 godzin, a w rezultacie bronili się 7 dni. Westerplatte stało się symbolem męstwa i odwagi. Dawało przykład wielu innym oddziałom, że pomimo przeważającej ilości wojsk przeciwnika, dysproporcji w uzbrojeniu, jesteśmy w stanie stawić im czoła. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. 1 września dochodzi do bitwy pod Mokrą, w której brygada kawalerii dowodzona przez pułkownika Juliana Filipowicza, wzmocnionej przez pociąg pancerny, powstrzymała przez cały dzień natarcie niemieckiej dywizji pancernej, zadając jej poważne straty. W dniach 1-3 września armia Modlin powstrzymywała niemieckie natarcie w kierunku Warszawy. Od 1 do 5 września w Borach Tucholskich armia Pomorze próbuje zatrzymać natarcie niemieckie również w kierunku Warszawy. Polskie oddziały z obawy przed okrążeniem zostały wycofane ze Śląska, natomiast na Śląsku do walki z niemieckim najeźdźcą stanęli harcerze oraz ludność cywilna, a nawet ci, którzy jeszcze pamiętali powstania śląskie, stawiały czynny opór najeźdźcom. Przypominam wam, 3 września Francja i Wielka Brytania wypowiedziały Niemcom wojnę i to był cios dla Hitlera. Hitler był przerażony, ponieważ gdyby zaatakowano Niemcy od zachodu, w tym momencie on musiałby większość swoich dywizji wycofać z Polski i odesłać na granicę zachodnią niemiecką. Niestety tak się nie stało. Polacy realizowali plan obrony i liczyli, że po 15 dniach od wypowiedzenia wojny nasi sojusznicy przyjdą nam z pomocą. Tymczasem 8 września wojska niemieckie dotarły na przedpole Warszawy. W tej sytuacji naczelny wódz marszałek Edward Rydz-Śmigły wyraził zgodę na podjęcie kontruderzenia, aby spróbować odrzucić niemieckie wojska od Warszawy, a reszcie oddziałów, które maszerowały w kierunku stolicy Polski, utrudnić te zadanie i dać więcej czasu na reakcję naszych sojuszników. Zadanie miały wykonywać oddziały Armii Poznań, dowodzone przez generała Tadeusza Kutrzebę oraz częściowo rozbite na Pomorzu jednostki Armii Pomorze, generała Władysława Bortnowskiego. 9 września wojska polskie przystąpiły do ataku i odbyła się największa bitwa kampanii wrześniowej. Była to bitwa nad Bzurą, która trwała aż do 22 września. Polacy w pierwszej fazie bitwy odnosili faktycznie duże sukcesy, jednak z czasem ich przewaga malała i ze względu na przewagę techniczną i uzbrojenia niemieckiego, no po prostu wyglądało to coraz gorzej. A na wieść o ataku Sowietów na Polskę, morale w polskich oddziałów praktycznie podupadło i otrzymali oni rozkaz wycofania się na Warszawę. Bitwa zakończyła się 22 września 1939 roku. Do najciekawszych starć kampanii wrześniowej należą polskie Termopile. Bitwa pod Wizną, która odbyła się w dniach 7-10 września, w której dowodził kapitan Władysław Raginis, posiadał on tylko 720 żołnierzy, a potrafił przez 3 dni powstrzymać marsz na Warszawę Heinza Guderiana, który posiadał ponad 40 tysięcy żołnierzy. Władysław Raginis złożył przysięgę, że będzie bronił Wizny do samego końca. Kazał opuścić szeregi swoim żołnierzom i wycofać się na Warszawę, a samemu pozostał w bunkrze i gdy wojska niemieckie już podchodziły pod bunkry, Władysław Raginis rozerwał się granatem. Polacy robią co mogą i opóźniają marsz niemiecki na Warszawę. 12 września spotykają się premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain z premierem Francji Edouardem Daladier. I niestety podjęli decyzję, że nam po prostu nie pomogą i nie wywiążą się z umów międzynarodowych, które gwarantowały nam wzajemną pomoc militarną, ponieważ nie widzą szans na to, żeby Polska jeszcze wytrzymała przed Niemcami i już odnotowaliśmy takie straty, że i tak zaraz znikniemy z map,
więc oni niestety, ale nam nie pomogą. 17 września 1939 roku nazywamy dniem, w którym otrzymaliśmy cios w plecy. Związek Sowiecki wypowiedział II Rzeczpospolitej wojnę. A właściwie w sumie nie wypowiedział nam wojny, ponieważ Sowieci twierdzili, że Polski już nie ma, bo przegrała wojnę z Niemcami i teraz Sowieci wkraczają w granice II Rzeczpospolitej tylko i wyłącznie po to, aby zabezpieczyć ludność ruską i ukraińską, która została na terenach II Rzeczpospolitej i żeby oni znowu mogli wrócić do Rosji. W zaistniałej sytuacji naczelny wódz, marszałek Edward Rydz-Śmigły, wydaje rozkaz żołnierzom, aby nie wchodzili w starcia z Rosjanami i raczej się poddawali, a ci, którzy mogą, żeby wyjeżdżali i uciekali z kraju przez granicę z Rumunią. W nocy z 17 na 18 września prezydent Mościcki, premier Sławoj Składkowski oraz naczelny wódz Rydz-Śmigły przekroczyli granicę rumuńską z zamiarem przedostania się do Francji. Od pierwszych dni wrześniowych Niemcy już dokonywali ataków bombowych na Warszawę. Zanim jeszcze pierwszy żołnierz niemiecki pojawił się gdzieś na przedpolach Warszawy, to miasto było już bombardowane i bombardowano nie tylko cele wojskowe i strategiczne, ale także Niemcy bombardowali budynki cywilne. 22 września Niemcy okrążyli Warszawę. Stolica się jeszcze broniła, w szczególności za sprawą prezydenta miasta Stefana Starzyńskiego. Jednak, moi drodzy, 28 września, czyli po 6 dniach od zamknięcia okrążenia wokół Warszawy, miasto skapitulowało. I był to sygnał, że wojna obronna Polski dobiegła końca. 22 września skapitulował Lwów, następnie twierdza Modlin, a 2 października poddała się polska załoga na Helu, dowodzona przez kontradmirała Józefa Onruga. Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska! Ostatnie walki kampanii wrześniowej przypadają na październik. W dniach 2-5 października odbyła się bitwa pod Kockiem, gdzie samodzielna grupa operacyjna Polesie, dowodzona przez Franciszka Klebera, stoczyła ostatnią bitwę kampanii. Dzień później żołnierze złożyli broń. Od tego momentu II Rzeczpospolita znalazła się w łapskach III Rzeszy i Sowietów. Ale mieliśmy jeszcze oddziały partyzanckie, które grasowały na naszych terenach i robiły zamęt wśród obcych najeźdźców. I tutaj należałoby wspomnieć o Hubalu. Major Henryk Dobrzański, który przyjął pseudonim Hubal, miał oddział kawalerii i działał na Kielecczyźnie. Niemcy ze wszystkich sił starali się zlikwidować Hubala. Hubal cały czas kąsał oddziały niemieckie i ostatecznie Dobrzańskiego dopadli dopiero 30 kwietnia 1940 roku w Anielinie koło Inowłodza. Hubal, major Henryk Dobrzański, poległ w walce, a Niemcy zabrali jego ciało. Dlaczego? Żeby to nie było jakieś miejsce pielgrzymek albo miejsce natchnienia do dalszej takiej heroicznej walki. I tego ciała, jego szczątków nie znaleziono do dzisiaj. Straty kampanii wrześniowej były gigantyczne. W walkach z Niemcami śmierć poniosło 70 tysięcy polskich żołnierzy, a 133 tysiące zostało rannych. Do niewoli dostało się ponad 400 tysięcy polskich żołnierzy. Przy ludności cywilnej bardzo ciężko to wyliczyć, ale historycy oscylują pomiędzy 150 a 200 tysięcy poległych. Tak jak sugerował naczelny wódz i w sumie rozsądek, z Rosjanami już nie podejmowano walki, ale Rosjanie we wrześniu 1939 roku wzięli do niewoli prawie 250 tysięcy polskich żołnierzy. Kampania wrześniowa to dopiero początek przebiegu działań wojennych II wojny światowej. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Przypominam Wam, wbijajcie na Instagram, wbijajcie na Facebooka i do zobaczenia niedługo. Kurde, ktoś mógłby ten stół umyć. Był już taki kiedyś jeden dziennikarz, nie? W TVN-ie. Co mówię o myciu stołu.
Oddam nerkę za klimatyzowane pomieszczenie do nagrań. Może ktoś ma ochotę? Taka w średnim stanie. Nie no, mucha będzie mi plotała. Który mówił o przyjaźni polsko... Jaki polsko? Jezus.